Random Bruce gra w Elden Ringa, widzowie. Wczoraj dodany film, więc no, na nowy rok zaczął grać w poważne Halo, gry. halo, dzień dobry. Jezus Maria. Już ciężko jest, a nawet jeszcze nie zaczął grać. Random Bruce versus Elden Ring. Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Tak, dzisiaj nie wspodzianka, jednak gramy w tego Eldena. Zakrywam go, ale czekaj, kamerkę. O, tu później ma gdzie indziej. Dobra. Wiesz, z czym odpalasz grę, w którą mówiłeś coś tam, a no bo mam, on ma 2K widzów, dlatego odpaliłem i zwiększyłem liczby. Ostatnio mówisz, że nie podoba ci się Elden Ring? Wiesz Zaraz co, zobaczę, nie młody podoba mi się starzec. otwarty świat i jazda na koniu. Jakich spoilerów? Dobra, Same co ty? Souls-like'i lubię, trójkę przeszedłem. Wyobraźcie sobie, że jest gra A! Legolas i lubię. To on przeszedł Dark Souls 3, będę mu przerywał, bo jak mowa o moich ulubionych grach, to muszę wyzywać ludzi. Przeszedł Dark Souls 3, a gadaliście, że on gra jak gówno w Elden Ringa. Czyli coś już się nie dodaje. Bo Mammon nigdy nie grał w żadnego Souls-like'a, tak? A przeszedł Elden Ringa ostatecznie. Zobaczymy, jak pójdzie ryby. Souls-like'i lubię, trójkę przeszedłem. Wyobraźcie sobie, że jest gra Legolas i lubicie tą grę i strzelacie z łuku, a kolejna część Legolasa 2 strzelacie z karabinu i lubicie tą grę, ale nie podoba się wam, że macie karabin. No to tak trochę w Elden Ringu mam. Nie podoba mi się, że jest, wiecie, otwarty świat i koń. Ja pierdzielę. Nawet grać się zaczął, już jest ciężko. Co to jest za porównanie? Legolas z karabinem. Ja No i tyle. Dobra, znalazłem sobie już w internecie build, jakim będę leciał, jaki mi się spodoba, bo tych buildów jest od chuja, tylko będzie ciężko go zdobyć. Dobrze A sam gada. masz mózg? Nie. Ja chcę grać bronią, która nazywa Lig. się Blaze Mouth Blade. Taki ognisty mieczyk. Jak się doczowało? Czemu nie mogę sprintować? Dzisiaj mnie nic nie wkurwi. Mam Coca-Cola Cherry. Najlepsza endorfina, jaka może być. Jak się skacze w tej grze? Dobra, gdzie tu jest mapa? A jak Gierka przyzywać konia? Legolas. Gdzie się konia przyzywało? Nie Dobra, wiem, czy głośność pakać full jest? HP, czy w Strange'a i w Faith. Wiem, że ładowanie na pałe HP jest kinda spoko nawet, nie? Pomimo, że masz trochę mało tipsów, ale no. Ej, w Elden Ringu na początku mało HP było strasznie. On gra tym klasą tą, co Mammon. I gadał, że gra dzięki Mammonowi, więc... Ta... Ta... I gra No jak Mammon. dobra, ale to, że ja rzuciłem się na tego jaszcząba i O, wylądowałem na po co tym się koniu. grać w Souls-like od nioh? Będę grał na pewno w nioh, po Dark Soulsach pewnie. No to możesz poczekać, aż zagram sobie i wtedy ocenię. Bo tak to nie wiem, ale podobno najlepsza z podrób. Chociaż Lies of P jest chyba. Nie wiem, co jest lepsze. No, po prostu chyba warto zagrać w Niohi w Lies of P, a resztę chyba nie. Kamień to jest szansa, jak chyba w lotka wygrać. To było tak losowe. Co? Tu jaszcząba i wylądowałem na tym kamieniu, to jest szansa, jak chyba w lotka wygrać. To było tak losowe. To celowo powiedziałem jastrząba, jak upo, no kurwa. Wiem, że mu się mówi jastrzębia. Wy się kiedyś nauczycie, że ja czasami kaleczę polski i angielski for fun. Babka z żarciem 20 razy dzwoniła? Nie wiem, nie mogła zostać podróżniami? Ciężko. Prawie kawałek pi... Ja pierd... Dobra. O jest, dobra, oglądajmy. Pizzy i gramy. Mlaszcze kurwa z zamkniętą buzią, ciekawe. Z czym pizza, camembert, salami, cebula. Ta, rozpierdalam melanie. No nie będzie dla mnie jakieś super, super wyzwanie. No ja w nią zagram na pewno. Chwila, to był jeszcze jeden kurwa wilk? Kurwa, dużo ich. Pulowałem jeszcze dwa, my bad. Da, wilki zabite. A ciekawe, czemu nie robił bossa z tutoriala, tak jak Mammon, tylko go skipnął. Nie wiem w sumie czemu. Gdzieś odpala inwentory? Gdzie jest ta tarcza, którą podniosłem? Gdzie się rozdawało punkty? Jak tego tarczownika pokonać? No, co No jest DS1 kurwa, jest no? super, Nie da mu naprawdę. się na plecy wejść i mu ciosu kurwa ciężkiego zadać. Co No ale jest do DS1 jest chuja? jednym z Jak atakujesz najlepszych z kogu, ogólnie. to przybierz tarczę plus włącz DLSS, to będzie więcej FPS-ów. System. Gdzie to jest? RT włącz i wejdź w zaawansowane. RT, czyli to?
Ej, siema, wejdź w RTB, F, GG, G, F, BB, wyłącz SDD, F, G i BBB. Git, git, dzięki, dzięki. No to są jeszcze skróty po angielsku, ty masz po polsku, więc wszystko jasne. Ray Racing Gaboniu. No i gdzie to mam? Grafice? No mów kurwa, grafika zaawansowane. Jakoś Ray Racingu. Mam włączyć, tak? Ja pierdziele. Co tu się dzieje? No nie mogę, on nawet nie gra w grę. Ja już nie wytrzymuję, on nawet nie zaczął grać. O kurwa, widzę. Dzięki Gremi za 26 lat. Poradnika broń zdobywa. No, normalnie to się chyba tam kawałek pizzy. Teraz to mam stałe FPS-y i teraz już nie będę ginął. Dobra, jak przyzwać osła? Na X-ie? Jak osła przyzwać? Na C? Na H? Na J? No. I, U, J, J, D, L, G, D, T, D, E. No jak przyzwać osła? No jak z niego wejść? No gram jak człowiek, ja pierdzielę, bo zaraz oszaleję. Jak przyzwać osła? Przytrzymaj E i potem strzałka w górę. Nie mam strzałek na klawiaturze. Dobra, no chcecie, będę tu siedział godzinę, aż sam znajdę pomysł, albo gramy, jak mi powiecie, jak przyzwać osła. Chcecie się gapić, kurwa, na niebo przez godzinę? Dobrze! Skoro to wam się podoba, to ja sobie będę szukał 6 lat świetnych, aż znajdę pierdolonego osła. Mam nadzieję, że streamek się będzie podobał. Załóż, kurwa, ten item. Jak to przypisać? No mam tutaj, gdzie poty już to... Dobra, szantaż to teraz emocjonalny. Jak go okej, jak się zmienia pomiędzy potkami? Ale ja nie mam strzałek. Na klawiaturze. Ja pierdolę. Kurwa, nie mogę sobie dać kropki. Kurwa, jakie Kevin zostawiłem na tego osła? Kurwa, nie pamiętam. E? Jak mu wejść na plecy? No kurwa! Boże, ja zaraz oszaleję. Minęły 4 minuty, już mi łeb paruje. O co tu w dupę chodzi? Naprawdę, co się dzieje, to ja nie wiem. A. Co się śmiejecie? Dobra widzowie, a więc tak, ja będę miał swój sposób na granie w tą grę, czy wam to się podoba, czy nie. Chcę grać jednym mieczem i tyle i ja po ten miecz idę. Czy będę musiał zabić 1000 bossów i się męczyć 600 wyjebek, czy nie? Mam to w nosie. Postanowiłem, podjąłem decyzję. Tylko jest problem, nie wiem gdzie ten miecz jest. Nie wiem też gdzie mam iść i co mam robić. Boże, no nie wiem, co się tu dzieje? Co tu się dzieje? To jest zmiana osobowości co 10 sekund następuje w tym momencie. Random Bruce, co ci jest? Muszę iść do Vulcano Manor. Nie wiem gdzie iść. To bardzo długo go nie zobaczysz. Co ci jest? Jestem uparty jak osioł. Mogę zginąć 1000 razy, aż zdobędę ten zasrany miecz. Nie obchodzi mnie to. Nie zdobędziesz go, bo jest za questem, którego nie zrobisz teraz ni chuja zrobię. Nie da się tam teraz wejść. No, jakoś chłop w poradniku, który nagrał, nie powiedział, że nie da się tam teraz wejść. Mam poradnik. Pójdę tam, choćbym miał się zesrać. Generalnie ja musisz zabić 2 albo 3 bossy, żeby zero, tam wejść. Oszaleję. No to będę kurwa się napierdalał z nimi. Wyjebane mam, nawet jak to będzie 6 nameless kingów. Jak jest schizo. No kurwa, zaraz ja ci na starego nadepnę. Ja pierdolę no. Siema, jestem zobaczę Sigma, kurwa, stonut, mam miecz większy niż zamek, ale chuj, będę kurwa cię depnął. Ale jak pewnie taka nic nie zna. Cipa kurwa ten boss. Chodź tu, rozpierdalam cię w sekundę. No dobra, minion. Cipki kurwa z kuszami strzelają. X, DD, Shrug. No! Ale myślisz, że dowalnie złości fajnie się ogląda? Ta udaje babcia kurwa, że mówi, że jesteś ładny. Leży. To ledwo. O czym on mówi? Co to jest? Co się dzieje na jego streamie? Nic nie rozumiem z tego streama. I to jest tak pocięte. Może dlatego, nie wiem. No wytłumacz mi co się w ogóle, na co my patrzymy. O, mam full HP, ośle. No, co to jest za emocja, kurde. Już myślałem, że padnę i będę musiał to gówno bić jeszcze raz. Siedzenie bokiem? Na chuj mi to. Mamy widzowie jeden cel. Idziemy zdobyć miecz, którym będę chciał w tej grze grać. Dobra, no ustalił sobie coś, zobaczył w necie pewnie jakiś OP miecz. Uznał, że pewnie każdego bossa tym zrobi na easy i se coś ubuzurał i mu odpieprzyło. Oszaleje zara. No ja pierdolę, już lecę w osioł. Co to za lamus? Dobra, zabij mnie. Bo mnie skurwia to. Jak mieć w prawej ręce broń jedną w dwóch łapach? No do chuja pana. No jak ją mieć w
dwóch łapach tą broń. Mentin 2 na koniu walczy. Kurwa, tam 50 zł, że przez którąkolwiek spodejść, w następną godzinę nie zbijesz mu do 30% HP. Dobra, jak do 17.30 go zabije, przelewasz 5 dyszek pandem. Dziękuję mamo za subgifcika dla Szyszka. Moja mama na streamie suba rozda. Dzięki mamo. Szyszek, dostałeś subgifta pierwszego od mojej... Za ile PLN skip tego? 400. Mojej mamy, mama pierwszego suba komuś da. Bo ciekawi mnie, jak u psycha siądzie zara pewnie. Dzięki mamo za kolejnego subgifcika. Ja płacę? To 1000. Czaj, co? Fuda, czy ty nie nakierowałeś mnie na jakiegoś dość trudnego bossa w early? Miesz... pokierać do tego Vulcan Manor. Mam jakieś buffy, coś co mi pomoże w walce? Jakieś strzały, kurwa, petardy, nie wiem, cokolwiek? Klasyczek. Nie wiem, ja bym imo nie tracił na tego bossa czasu. Gram na myszce, klawiaturze, dopiero zaczę... Dzięki Mati za Prime'a, witam! Cześć, co on gada? Nie wiem, ja bym imo nie tracił na tego bossa czasu. Mama grał na myszce. Gram na klawiaturze, dopiero zacząłem grę. Nie wiem, wydaje mi się, że jak tu będę siedział i się męczył tak jak Gucio z żabami, to się szybko zniechęcę do gry. Albo przyzywamy Samona, albo go skipujemy. Czemu zabraniecie... Już, że... słomiany zapał. Ty, ja oglądałem ten filmik przecież o Gerberku i ja patrzę przez ten pryzmat na Randobulsa i serio to pasuje. Już słomiany zapał, już na Lola trzeba iść. Chodźmy czegoś, co jest w grze. Zara będzie tego overpowerował. Żeby za niego grał. Ja już wszystko wiem, oglądałem filmik o Gerberku. Ale... On nic kurwa nie robi. Kurwa. Da, pasujemy tego bossa na razie. No trochę za słaby jestem. Poeksploruję trochę i tu wrócę, jak będę ciutkę silniejszy. Czemu mam dać komuś 5 dych? Ale ja nie mówiłem nikomu, że dam 5 dych, jakie dam rady zrobić. I nie chcę raszać gierki, chcę zdobyć po prostu miecz, którym chcę grać. No gram normalnie, ale przyzywam Samona, to widzowie są kurwa matkę. Idę na bossa na trzecim levelu, grając na myszce i na klawiaturze. Kurwa typ jest zły, że... Są... Ale on specjalnie gra na myszce, klawiaturze, żeby mieć wymówkę, tak? To śmierdzi, nie? A chcę przyzwać. No kurwa, ale ja chciałem w tym mieczu grać, no to pomóżcie mi tam kurwa dojść, nawet jak będę musiał walić 5 endgame'owych bossów naraz, no. Jak dojść do wulkanii? Nie może pokonać pierwszego bossa. Ach, nie, dobra. Po prostu, Manor. Niech leci. Vulcan Manor jest kurwa w połowie gry. Masz Margita, potem Godrika i z Akademii tam możesz dojść. No dobra. No ale nie pokonam tego bossa bez tego Samona. Czy będzie MC po Soulsach? Ja pierdolę. Szansa jasna. A mogę chociaż tego jednego zrobić kurwa z Samonem, czy będę się kręcił resztę streama jak gówno? No ja pierdolę, no jednego mogę zrobić, nie jestem mistrzem Dark Soulsów. No nie pokonam tego bossa, no kurwa mówię wam szczerze, no nie pokonam go teraz solo. Nie ma opcji. Odkryj mapę przy obelisku, a gdzie to jest? Siema Remek, widzowie nie chcą, żebym Samonem pierwszego bossa zrobił. Ja nie płaczę, tylko ja sobie postawiłem cel na początku gry, że chcę iść do Vulcanic Manor. Chcę najpierw osiągnąć swój cel, chcę iść do Vulcanic Manor. Proste, w chuju to mam, idę go zrobić Samonem i mam to w chuju. Ja po prostu nie chcę się zniechęcić do gry. Widzowie, obiecuję, to będzie jedyny summon jaki przyzwę, okej? Po prostu nie chcę kurwa stać w progresem miejscu, okej? A później... Dopiero zaczął grać! Zaraz oszaleję. Nie, naprawdę, co tu się dzieje? Co tu się w dupę dzieje? Nie mam prawa używać. Musimy kurwa iść widzowie na jakiś kompromis. Pójdę potem w swój obrzygany, pierdolony miecz, a później mogę się męczyć i krwawić. Ty, ale ja tego nie rozumiem. Ubzdurał sobie jakiś gówniany mieczyk, bo zobaczył pewnie na jakimś filmiku, że jakieś chłopy na New Game plus 99 one-shotują jeszcze z jakimiś modami i sobie ubzdurał coś. Co on odpieprza? Bawić i cierpieć i choćbym się zesrał, nie żyje Samona. No nie zrobię go bez Samona, no kurwa, no on nie jest taki łatwy, do chuja pana. Jak mam to niby zrobić? Mogę zrobić, że on spadnie? Ej, czy on może spaść na dół?
Tak, jest tak. Czy to prawda, że Last Bossa w Dark Souls 3 za pierwszym razem zrobiłeś? Tak. A tak prostego klota i nie umiesz. No dobra, ale miałem silną postać. Sam jesteś pani król. Tak, gdzie niby pani króle robiłem? No gapię się, co boss robi, nie wkurwiaj mnie. Już psyka siada. Taki pysk posmachony, nikomu nic nie mówiłem, że przeleję. Dobra komedia, siedź tam ruda cicho. No wyciąga wnioski, kurwa, z przeglanych no, walk, przecież lag, widzisz, że progresuje. Siądzie. Kasztanie! Margit to git, czy Szejsiona? No Margit, nie? To wiadomo, że gicik. Pewnie, start bossa, pyk, start bossa, pyk. A teraz pyk, 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 pyk i kurwa pyk na start ci na pysk dam. Why not for pan tak se... Fajnie, fajnie. Miałem swój cel, nagranie w tą... Jepchnął fabułę od 50 lerów, no już nawet 70, bo skipują tutaj. I narzeka ciągle, nie wiem, otwarty świat. Na samym początku narzekał na tą grę, że jest otwarty świat. I on zdaje sobie z tego sprawę. I mimo to biegnie na jakiegoś bossa, zamiast wzmocnić postać, pieprzy głupoty. Już mnie to wnerwia. A to dopiero 10 minut. Przepraszam. Grę. Ale zobacz, Mamona oglądaliśmy i Mamon inaczej podchodził do tej gry. Ludzie tak gadają na Mamona, ale jednak Mamon spokojniej w to grał. Jednak się wzmacniał, narzekał też, ale to i co innego było. Random Burst to jakieś ma odchyły. I plus Random Burst to nie jest jego pierwszy Soulsek, tylko przeszedł Dark Souls 3 z tego co mówił. Było zdobycie tego miecza. I z tym mieczem mógłbym się męczyć, whatever. Nie gram kurwa z gajdami, chcę tylko kurwa miecz, którym chcę grać. Baranie kurwa z czatu. Każdy kurwa ma swój gameplay. Nie wiem, jeden se gra łukiem, drugi mieczem, różdżką kurwa. Kurwa, co za różnica? Czy se z doendy gdzieś jakiś miecz kurwa? Co za różnica? Mam czarny ekran po zaltabowaniu. Mam czarny ekran. Mam czarny kurwa ekran. Menadżer zadań nie działa, zajebiście. No wiem, że nie będę miał statystyk. Żeby ten miecz założyć, to sobie będę miał jakiś cel w grze, tak? Super, reset kompa, chuj w dupę, kurwa. No nie chcę, kurwa, streama wyłączać i peceta, no czemu ekran mi, kurwa, nie działa? Działa. Jak mogę jakiegoś widza przysłać? Nie można szerować. Jeszcze widza! A ktoś mówi, że może mi ktoś rzucić mieczyk. Wy tak mnie nie zrozumiecie. Jak gracie bez celu, to przestaniecie grać po jednym dniu. Jak macie cel, to gracie cały czas. Ja mam cel, chciałem go mieć i go nie mam, więc... Ja tylko chciałem mieć jakiś cel w grze. Nie no, ja nie płaczę, tylko mówię. Wiem, jestem trochę specyficzny, no. No dobra, to może... Trochę to jest... Trochę? Chcecie mi pomóc inny miecz w takim razie znaleźć? Jest jeszcze jeden, który mi się podoba. Ale wydaje mi się, że go trudniej zdobyć. Ten. Dark Moon coś tam. Który? Jeden, który mi się podoba. Ale wydaje mi się, że go trudniej zdobyć. Ten. Ten? Dark Moon coś tam. Dark Moon Greatsword. Gdzie jest ten NPC, który powinien tu być? No, przecież miała tu być. No, chyba nie był taki prosty do zdobycia. No, chyba był po questach. Ten, co on go chce. To nie wiem nawet, czy jest możliwe teraz robić. On powiedział, że ona się tu respi, jak mam już mounta i przyjdę tu w nocy. Jest noc i nie ma jej. Co jest? Ej. No, cały quest u niej był, no, u tej. Tam było parę questów, nie? I na końcu się go zdobywało. Tam chyba taki pierścionek się jej dawało, coś tak przez mgłę pamiętam. Robiłem tego questa, ale to było 100 lat temu. Jak mam już mounta i przyjdę tu w nocy. Jest noc i nie ma jej. Co jest? Ej, co to jest? Widzicie to? Na ekranie mam takie coś. Jak to wyłączyć? Denerwuje mnie to. I w grze też tak mam. O czym on mówi? W dupę. Na ekranie mam takie coś. Jak to wyłączyć? Denerwuje mnie to. I w grze też tak mam. Jak to wypierdoli? Dobra, już sobie poradziłem. Okej, muszę iść teraz do Raya Lucaria Grand Library. Wybierz sobie inny miecz. Kurwa, wyobraź sobie, że masz ochotę dostać peceta, ale no dostaniesz... porównania Random Bruce'a, słynna rzecz. Zobaczymy jakie tym razem.
Muszę iść teraz do Raya Lucaria Grand Library. Wybierz sobie inny miecz. Kurwa, wyobraź sobie, że masz ochotę dostać peceta, ale no, dostaniesz konsolę. Ale ty chcesz peceta. Dobra, gdzie jest widzowie ta lokacja? Okej, jak dojść do tej akademii? Serio muszę Margrita zabić? Jak ty chcesz zdobyć ten miecz, skoro nie potrafisz Margrita zabić? Dam radę. HK66. Wiem, że wymaga ten miecz Inta. Ja chcę go mieć w ekwipunku, nie muszę go używać. No to pokonam tego Radama! To kod sobie Wyjebane! wpisz. Będę na nim siedział 6 lat świetnych. Remeksa na Discorda? No dobra! Oho! No co mi ciekawe... Jak na razie wszystko pasuje z tego. Ciekawego powiesz, że jestem upał, Z czy co? filmu o Musisz zrobić Gerbergu. Radana, żeby go zrobić, tak? Nie wiem, ty. Jest dobra analiza, to była randobruse w takim razie, bo wszystko się zgadza. Tak? Ty wiesz o tym, czy nie wiesz? Nawet nie wiem, kto to ten Radan, no. Overall wydaje mi się, że tutaj no nie ma tutaj wkurwiać widzów. Nie wiem, czy robić to pod content, czy nie. Ja Nie. bym zrobił tak, że progresujesz. Znajdź sobie jakiś miecze, którym pokonasz pierwszego bossa. Zobacz, co się dzieje na mapie. No dobra, jak ty grałeś w Eldena, też Nie, nie pokonasz. musiałeś znaleźć jakiś fajny build. Zobaczyłeś, o, to jest fajny item. Ja zmieniałem bronię. Grałem jedną różką, drugą różką, trzecia różka, jakieś spell, Nie, które ale były inne. podmaga Też to musisz jest easy. progresować. No nie zrobisz, nie weźmiesz, nie znajdziesz tego miecza. Jak pierwszego Może bossa nie random wyszło, jak brucesz tak chcesz mieć zagrać. Radana, kurwa? Wytłumacz mi to. Uparty jestem. No dobra, a ten ognisty miecz chociaż? A jak się Stary nazywa? przyszedł pomóc z gierką. Widzowie, jak on się nazywał? Blas Mephous Blade. Jak? Blade. No kurwa, nie wiem. Blas Byly Asypychy Emyous Blade. Blasphemous, okej, dobra, sorry. Zobaczyłem na czacie. Słuchaj, z każdych tych mieczy musisz zabić bossa, który jest o wiele trudniejszy niż ten boss, który ty walczysz na początku. Okej, Gucio walczył z żabami, ja mogę się napierdalać z Rykardem do 6 rano. Tu jest ten mieczyk, pokazuję na YouTubie. Teraz patrzcie na mój stream. Graj normalnie, bro. To jest kurwa filmik Top 5 Best Builds? Cię pojeb... Top 5 best builds, ty. Pieprzenie, ale on jest spocony przez tą fiorą gra codziennie 15 godzin spoceniec. Nie może normalnie w grę zagrać, tylko od razu top 5 best builds, zanim w ogóle grę odpali. Ja pierdzielę. Ale ja nie zrobię żadnych... I 100 deadów napieprzył i się nie ruszył z miejsca. Wnerwia mnie. Przepraszam, że taki ofensywny jestem. Buildu! Ja tylko chcę miecz! Nie chcę grać jakimś A gównem! ty po co chcesz grać w ogóle? No pod miecz, który bym zdobył, który mi się podoba. Ale ty nawet go założyć nie możesz na początku, to musisz najpierw po coś grać, nie? No A nie, bitch był znajdę pęta. sobie cel. Cel jest zdobyć miecz, który mi się podoba. Jak go zdobędę, będę expił, aż No, będę go mógł no. nosić. Dobra, dać ci ten miecz? Chcesz ten miecz? Mogę się zalogować. Czekaj, o co tu chodzi? Rozumowanie random Bruce'a to jest jakiś... Jakaś odwrotna matematyka. O co chodzi? On jakoś dodaje naokoło. Wynik może jest jaki jest, ale droga do tego jest jakaś z dupy. O czym on mówi? Proste pytanie. Czyli on z podstawowymi statami chce iść na jakiegoś late game'owego bossa, żeby go zabić, posiadać ten miecz w ekwipunku i wtedy dopiero na niego farmić, mimo że nie może pokonać pierwszego bossa w grze. To jest naprawdę ciężka logika. Ciężka logika tu zachodzi. Bo mnie to wkurwia już. No. Znajdę sobie cel. Cel jest zdobyć miecz, który mi się podoba. Jak go zdobędę, będę expił, aż No, będę go mógł no. nosić. Dobra, dać ci ten miecz? Chcesz ten miecz? Mogę się zalogować. Proste pytanie, bo mnie to wkurwia już. No. Kurwa, to był test. Wystarczyło powiedzieć nie, byś wyszedł na Gigaszada. Bo ty mówisz, że możesz brać na kratę tysiąc desek na bossie mieć. I kurwa, teraz się zastanawiasz, czy brać ten miecz, człowieku. Kurwa, nie pędziemy od razu sam. Stary miał pomóc, a przyszedł i go ciśnie i to mi się podoba. Tak. O, buzi ci tutaj wyrzec. Ej, gościu, nic nie tak odpowiedziałem. Kurwa, no, jakbym był z jebem, od razu bym powiedział tak, daj mi. Bruce, a gdyby tak zmienić taktykę, gdyby sprawić, że zamiast five best builds pisać jakąś, jakieś ale zdanie, ja, ale... Gdyby, w którym wyszuka ci filmik, gdzie gość pokazuje bronie, które są na początek dobre. Jak myślisz? Elden Ring Amazing Weapons. Co ty wpisujesz, kurwa debilu? Best starting weapons albo coś takiego, kurwa, ty nawet wpisać je potrafisz. Da, zobaczę na tym... Ej, serio, typowy stary stoi nad tobą już pewnie po dwóch jakichś browarach i ci po prostu ciśnie. I to mi się bardzo podoba.
filmiku, czy to jest jakiś fajny miecz. Zlatan. A ten miecz mi się nie podoba. Ten już sprawdzaliśmy. Wing of Astil. Nie podoba mi się. Ten mi się podoba, ale go nie mogę zdobyć. Death Poker. Nie gram pod inteligencję. Nie no, on szaleje. Sakret. Nie podoba mi się ten miecz. Graj kurwa w tę grę! Już gram! Wybiorę sobie. Zabawiaj mnie! Po co mam tego suba? Niesamowite kurwa, czekam aż ktoś z tego filmik zrobi. Pela fajna, ale wygląda jak dla cipek. No kurwa, ty gra. Ile grasz w tę grę, Bruce? No z 5 godzin? 4? I nad pierwszego bossa nie zrobiłeś. Zrobię go za. 5 godzin już ma. Na chwilę! Dobrze, już podjęłem decyzję, zaraz gramy w tą grę. Wszystkich zebranych tutaj użytkowników bardzo przepraszam za swoje skandaliczne zachowanie. Ty grałeś solo za późno. Tak, nie wybaczamy. Przyszedłem całym, Midira zabiłem za pierwszym razem. Nie ma kurwa opcji nawet. Nie, zrobiłem Midira za pierwszym razem. Nie patrząc w poradników ani nic. Dobra, okej, idę po tą halbardę i... On Dark Souls 3 przeszedł i... Nie, to jest zamykam pizdę i ten Great Sword se później zdobędę, jak będę silniejszy. Ta halbarda jest dobra, czy nie? Widzu, który... Ja pierdolę. Ej, Widzu, tak. Znajdź mi ten listy halbard w grze Elden Ring. Widzu. Jak się teleportuje w ognisku? Remek, jak się teleportować? Co? Jak się teleportować? Nie wiem, zakaz podpowiadania. Zaczyna kurwa, się. No, dobra, to będę siedział przy ognisku godziny i spać. Ojej, a szada... Ej, syn z ojcem w sklepie. On chce batonika, stary nie chce kupić. A to nie, to usiądę i będę siedział. No dobra, to ja idę, zostawiam cię, idę sobie. Tata, poczekaj! Tupę, co się dzieje? Co tu się dzieje? Emocjonalne, może kurwa z okna skoczysz jeszcze dodatkowo. Okej, okay, dobra, no spoko. To idę tam z buta. Ja mam wyjebane. Ja pierdolę. No to powiedz mi jak, no kurwa, nie pytam jak zdobyć bossa zabić, no. Na mapie, no klikam mapę, no i co mam zrobić? Gdzie pokazuję wymogi na tą broń? Jak wyciągnąć broń? Ty, no jak się go dawało w dwóręg? Okej, okay, czyli pod inta i pod siłę się skaluje. Znajdziecie mi... Potrzebuję broń, która skaluje się pod siłę i pod inteligencję, ale trochę bardziej pod siłę w early. Cokolwiek, kurwa. Ktoś mi podpowie? No dobra, widzowie uparci, to ja też tak jak w pietu. To jest najgorsze, kiedy i czat jest uparty, i streamer jest uparty. Dostałbym jakąś broń na early i bym już tam grał normalnie. Już może bym na drugim bossie siedział, ale czat uparty. A ta siekierka mroźna też pod siłę i pod inta? Holo. A ta... Pod tą siekierkę. To się ma. O. No co tam? Więc grasz sobie w single playera pod eksplorację, imersję, zwiedzanie świata, kurwa lożki i tak dalej, a rozpierdalasz nie dość, że sobie, to jeszcze widzą doświadczenie metagamingiem. Ludzie na premierze sobie rozpierdalali tę gierkę, mieli satysfakcję, kurwa pierwszy boss, cyk, świat odkrywam. A ty walisz moby dające 100 expa, gdzie punkcik, żebyś sobie wbił z 29 na 30 fejta, to jest jakieś pewnie z 20 tysięcy. Nie mówiąc o tym, że jak pójdziesz kurwa w jedną statystykę, to będzie każdy boss cię zapierdalał na hita. Idź sobie pozwiedzaj, znajdź jakiś chujowy loszek, zabij chujowego bossa, znajdź z niego lepszą nie broń. Da mi to fan w gry. Ale nie jesteś w stanie Jezus. W tym momencie mieć nie lepszej nie mogę gierki. Random Bruce i a po chuj ci lepsza broń z trudnego bossa, jak cię rozpierdala golem, zwykły mobek, co daje 500 expa, 3 razy. Baw się gierką, a widzowie się będą bawić razem z tobą. Ja się będę bawił, jak będę miał mój Great Moonblade Sword. Do powodzenia, spierdalam. Elo. Siema. Jebać już mam w dupie te bronie wszystkie. Raczej dropnę tą grę. A po co mam grać jak... Jezus, żelazna psychika Random Bruce'a, on ma tak przeprany mózg już od oglądania świń, grania w LoL'e 12 godzin dziennie i czego jeszcze? No już nawet nie wiem co on jeszcze robi, no tylko to. Nie mam fanów gry. Ale jak to nie masz fanów z gry? Nie mam fanów z gry, będę miał fan jak będę miał przyjemną broń i będę wiedział co chcę robić w tej grze. Nie wiem, idę najebać tego homara. Jak coś, widzowie, ja nie mówię, że wy nie macie racji, nie? Ale czemu bro zawsze musimy dochodzić do zasadniczego, tego końcowego zdania, że to nie jest kwestia, kurwa, tier listy, nie jest kwestia tego, kto jaką broń ocenia, bo jakiego czempiona oceni. Zawsze to jest, kurwa, twój pierdolony screech, zawsze. Nie wiem.
co mam ci powiedzieć. No kurczę, jakoś tak zaskoczyłeś mnie, że prawdopodobnie lepiej bym się bawił oglądając Elden Ringa u Kotwicza, nie? Jesteś gorszą jęczybłą od Mamona? Wiem. Dobra, już nie będę jęczył, okej? Okay? Ale wy też już nie jęczcie. Ja nie wiem, gdzie mam iść, bo kurwa po chuj jest otwarty świat w tej Zobaty, grze, no. Bo mi ciągle dajesz takie same linki, gdzie ktoś mordę drze na mnie. Dobra, jakiś ten, jak on się nazywa, Zemotek, nie demon. Nie wiem, mogłem sobie postanowić, że mam wyjebane, jak będę grał w tą ten grę, drugi. To mi się tak nie wkurwiał. Jasper. I gdzie jest ta mapa? A tego kojarzyłem, że kurwa jest mapa na jakimś hieroglifie w obozie, ale mi widz mówi, że mam cofnąć tutaj. Nie, nic mi ta mapa nie daje. O, nowa lokacja, zajebiście. W końcu się będę dobrze bawił. Nie wyjdziesz z tej lokacji pewnie. Ty, Remek, gdzie ja trafiłem, bo czat ciągle XD pisze i nie wiem, o co chodzi. Co to jest za lokacja? Ja mogę stąd se uciec? Nie mogę? Ja pierdolę. Nie wiem, gdzie ja idę, trafiłem gdzieś, gdzie są silne moby. Widz mi kazał iść, kurwa, do skrzynki. Gdzie mam trochę się podekspić, pod, nie chciałeś... wiem, cokolwiek, żeby był trochę silniejszy. Garnek, Aleksander. Ja pierdolę. O, wrócił. 120 już. Ten bot dał na dosto. Kurwa. On go zabije na tym filmie? Okay, dobra. No kość kurwa skryptowa tego bossa, znowu unlucky wylosowałem, nie będę tracił czasu na próbę, w której boss by kurwa nic nie robił i tylko rzucał najgorsze ciosy i wszystko dodżował. Co? Już podgłośnięty gówniany mikrofon. Pewnie, agresja jak Nameless King, kurwa w przyspieszonym czasie, early, spoko. Offense. Pewnie jest spierdalanka, pewnie to tak. No ten atak. Ej, szybki swing, spoko. Kolejny szybki swing, spoko. Co, spierdolisz? Pewnie, że spierdolisz. Szybki swing, coraz jasne. Strasznie się to ogląda, dobra, boję się to oglądać. Na kurwę. Go next. Boże. Jezus, niepokojące to jest. Czy jak on to wczoraj streamował, bo to jest wczoraj, czy mam nadzieję, w sensie tak się pytam dla bezpieczeństwa, czy on jest nadal między ludźmi żywymi? Bo jest to coraz bardziej niepokojące, patrząc na to, co on mówi i robi. Śmieciem jest ten boss. Mam nadzieję, że sobie nic nie zrobił. Już, kurwa, tancerka w Dark Soulsach miała większe jaja. Przecież normalnej kurwa sekwencji? Nie jestem w stanie go zrobić, ten boss jest dla mnie nie do pokonania. Gdzie jest kowal w tej grze? Dobra, gdzie jest ten Tristan, bo nie mam tego odblokowanego. Coś drzewo, to... drzewo infusa musi znaleźć. Nie chce mi się. Pościele na starcie? Czemu mi tego nie powiedziałeś? No bo kurwa, byłeś tam i nie sprawdzasz lokacji, no co mam ci powiedzieć? Ty byś kurwa ślepemu nie powiedział, że ma pizzę kurwa przed mordą, nie? Bo byś kazał mu kurwa jej szukać. Nie, bo już któreś porównanie i nadal nie rozumiem, co on porównuje do czego, jaki to ma cel, jakie, co się dzieje, czemu my żyjemy nadal? Czemu random bruz, czemu, co się, przeprało mi to mózg bardziej niż oglądanie TikToków 5 godzin. Niesamowite kurwa, gra ci daje wszystkie informacje, których potrzebujesz, ich nie czytasz i powiedziesz, masz pretensje, do kogoś ci nie powiedział. Cześć, że no, w streamie bym napierdalał kurwa piątego bossa. A, chujowy. No, znalazłbym se broń, która mi pasi, kurwa, w early game'ie, przyzwałbym se samony, już bym był w połowie, kurwa, gry. Da, pierdolę, nie będę grał z tą śmieciową bronią. No ale co graj, moja broń to ściek jest. Ładowałem 21 w siłę, ona się ze zręcznością skaluje. No way. Jest, kurwa. No way. Zrobił to! Ja pierdolę! Ja pierdolę! No way! Bez jebanych samonów! Jestem i tak najgorszy w tą grę, ale się cieszę. Dla mnie są dwa rodzaje stresu. Urząd skarbowy albo pierwsza randka. Dwie na tych dwóch rzeczach się najbardziej stresuję, nie? A teraz mi się jeszcze bardziej łapy trzęsą. Czytam czat! Tylko nie odpowiadam na wiadomości, ale czat czytam. Widzę, co piszecie. Ktoś napisze, siema, jadłem dziś burgera, ja patrzę. I sobie w głowie mówię, no spoko. I nie odpowiadam po prostu. Ej, weź! O czym on znowu w dupę mówi? Bo coś mnie zaraz popieprzy.
Nie poprawić Wojtek do Godryka. Nie. Szukam tego Godryka, no kurwa, poszedłem w 600 już za Kamarków, ale nie tam gdzie powinienem. Pal gumę tym orłem. Nie mam takiegoś ogniwka? No bo jest wykrzyknik legenda, to są teksty, no, które Bruce powiedział. Nie, no zobacz tę historię ze szczurami. To jest taki witamar. Najdroższa bluza jaką miałem, to za 750 zł. To była taka bluza, którą kupiłem w dobrym sklepie. Tylko ta bluza ma smutną historię, bo mi ją zjadły szczury. To gadał Random Bruce? Moje. Olek i Bolek, XD. Miałem dwa takie szczurki. Remigiusz! Jakby leżała prawie na klatce, a na łapkami wchodziły po szprychach i mi ją zżarły. Remek? Remek? Co to za tekst, kurwa? Uważasz, że to jest zmitomaniony tekst, tak? Znaczy, wiesz co, powiedz, że jak Remo dla to ciebie powiedział... lepiej, żeby było zmitomanione. Chcesz założyć się o pięć koła? To, a jak ty to udowodnisz, mama? Bruce? Moja mama. Krasik. Kurwa, no to jest prawda, no nie wiem. Ultimate argument. No ale jak kurwa. Czaj, co? Chcesz założyć się o pięć koła? To, a jak ty to udowodnisz, mama? Bruce? Moja mama. Krasik. Chcesz się założyć o pięć koła? Jak to udowodnisz? Moja mama. Potwierdzi. Kurwa, no to jest prawda, no nie a wiem. A mama go jeszcze stroluje. Ale kurwa, mnie tak wkurwia, ma wszystkie historie, które mówię, są prawdziwe do chuja, no. No goście, co ty gadasz, no? No tak. Olek, a ta z komarami? No miałem szczury, zżarły mi bluzę, no kurwa, gdzie to jest jakieś... Uważasz, że to jest wymyślone? Mama chciała mnie przemycić do najlepszego klubu na świecie, na Ibizie, ale miałem 15 lat, a tam byli czterech ochroniarzy z bronią palną, mi się nie udało. Jeszcze tam wrócę. No bo... Ej, to gadał rad... Taka też, to też jest prawda. To jest prawda. Ja pierdolę. Boże. Cokolwiek zrobił się w ogóle ten pomysł z jebanym... Chodź, Random Bruce, to jest jakbyś wszedł w jakiś portal do innego świata. Naprawdę, jak wchodzisz na jego streama. Jak wyjść z tej gry? Ty po... Kiedyś zacząłem się takiego triku z piłką, jak go pokazałem, to wszyscy chcieli do drużyny. Ale jak go zobaczyli, że nie umiem grać w piłkę, to już mnie nie chcieli... Co? Ja nauczyłem się 180 podczas biegu z piłką. I udało mi się to zrobić na pierwszej lekcji WF-u w gimnazjum. I to fajnie wyglądało. Trener mi powiedział, że mam niezłe umiejętności i ten, dribbling o, i tak kurwa, dalej. O kurwa, człowieku, to będzie mocne. Miałem takich u babci kolegów, dwóch, Jasiek i Stasiek. Co w dupę? Chyba się tak nazywali. Tak, i zdają się takie proste chłopaki. Nie wiem ile lat miałem. No młody byłem. 7, 8, 9, coś takiego. Bawimy się na ulicy, nagle jeden z nich wziął cegłę i tak jest. Jak macie bramę do, no, domu, bramę taką starą, on kurwa na nią wszedł i cegłą mi w ryj rzucił. Totalnie kurwa bez powodu. To się mogło wydarzyć, bo skutki widzimy. Chyba jedyna prawdziwa historia. O kurwa! Ej, ale wiecie co jest śmieszne? Że to jest kurwa prawda, nie? Serio, no. To chyba wierzę. Rzucił we mnie cegłą losowo. No grałem w Dark Souls 3 i byłem całkiem niezły. Dobra i masz szat, kurwa nikt nie pytał. No zabij mi Dira za pierwszym razem, kurwa 5 lat temu teraz ginę od jakiegoś bossa w Eldenio, chuj ci chodzi. Jak mi nie wierzysz, chuja mnie to lata, kurwa, no dobra, to nie zabiję mi Dira i nie grałem nigdy w Dark Souls 3 i koniec tematu. Nie, Twitch przyznał się do takiego miejsca, że możesz coś zrobić na live streamie w grze. Na żywo, a i tak ci powiedzą, że tego nie zrobiłeś, nie? Tak, dajcie mi save'a z Nameless Kingiem, którego biłem 5 lat temu, miałem na nim 200 desek. Na pewno go zrobię za drugim razem. Jeszcze nieznanym buildem. Zrobiłem go na live'ie, mam achievement kurwa na Steamie i ktoś mi nie wierzy. I ktoś mi sugeruje, że kłamie. Kupił konto. Skurwia mnie to po prostu. Random Bruce jest taki gość, co siedzi z 10-20 kolegami w restauracji. Jeden. Kolega był w kryminale, no. Jak ktoś tak myśli, to jest i on jebem, robi tak. Mnie. No mam rozpina tutaj ten. Na przykład. Pamiętam, że Nameless chyba w drugiej albo w trzeciej fazie on palał jakąś taką lancę elektryczną. Twoja dziewczyna wstaje. Pionami. Tylko to pluje na ciebie. Bossa. Kurwa, nie dziwię się, że on wszystkich banuje. Pyk jeden, pyk. O, weź go strzelaj. Pyk drugi, już mi się nie chce. Ktoś jeszcze? Dobra, na dzisiaj koniec, jutro się z nim pomęczymy. Nara. Była to bardzo trudna przeprawa. Husaria! Mamy znowu szansę.